Ponad 2000 lat temu Euklides wykazał, że każda liczba ma dokładnie jeden rozkład na czynniki pierwsze, który możemy uznać za tajny klucz. Okazuje się, że rozkład na czynniki pierwsze to trudny problem. Wyjaśnijmy, co rozumiemy przez łatwy i trudny. Wprowadzając pojęcie tak zwanej złożoności czasowej, każdy z nas mnożył liczby i ma własne sposoby, żeby to przyspieszyć. Odpowiednio zaprogramowany komputer będzie mnożył liczby znacznie szybciej niż człowiek. Na wykresie przedstawiono czas potrzebny komputerowi do pomnożenia dwóch liczb. Oczywiście czas potrzebny do znalezienia odpowiedzi wydłuża się wraz ze wzrostem liczb. Zauważcie, że czas obliczeniowy jest znacznie krótszy od sekundy nawet przy całkiem dużych liczbach. Dlatego wykonanie jest łatwe. Porównajmy to z rozkładem na czynniki pierwsze. Gdyby ktoś kazał wam rozłożyć liczbę 589, od razu byście wiedzieli, że zadanie jest dość trudne. Niezależnie od waszej strategii, będzie wymagało zastosowania metody prób i błędów, aż znajdziecie liczbę, przez którą bez reszty dzieli się 589. Pomęczycie się trochę i ustalicie, że ten rozkład to 19 razy 31. Gdyby kazano wam rozłożyć na czynniki pierwsze liczbę 437 231, zapewne poddalibyście się i zaprzęgli do pomocy komputer. Przy małych wartościach sprawdza się to świetnie, ale gdy każemy komputerowi rozkładać coraz większe liczby, wystąpi efekt lawiny. Czas potrzebny do wykonania obliczeń będzie rósł bardzo szybko, bo jest więcej etapów. W miarę wzrostu liczb komputer będzie potrzebował minut, potem godzin, aż wreszcie będzie wymagał setek lub tysięcy lat, by przeprowadzić rozkład ogromnych liczb. Dlatego zadanie nazwiemy trudnym z powodu czasu potrzebnego na znalezienie rozwiązania. Właśnie rozkładu na czynniki pierwsze użył Cox w swoim rozwiązaniu zapadkowym. Krok pierwszy. Wyobraźcie sobie, że Alicja losowo wygenerowała liczbę pierwszą o długości ponad 150 cyfr. Nazwijmy ją P1. Wygenerowała kolejną liczbę, także pierwszą podobnej wielkości. Nazwiemy ją P2. Teraz mnoży te liczby pierwsze i uzyskuje liczbę złożoną n, mającą ponad 300 cyfr. Mnożenie potrwa mniej niż sekundę. Poradzi sobie z nim nawet przeglądarka internetowa. Potem Alicja bierze czynniki pierwsze n, czyli P1 razy P2 i ukrywa je. Gdyby podała komuś n, przez wiele lat komputerowo szukałby rozwiązania. Krok drugi. Cox musiał znaleźć funkcję, która zależy od tego, czy znamy rozkład n na czynniki pierwsze. Sięgnął więc do opublikowanej w 1760 roku pracy szwajcarskiego matematyka Leonarda Eulera.